Małpa sajglopór, bo to logiczne. Im trudniejsze warunki, tym więcej trzeba kombinować, a człowiek to leniwe zwierzę i zrobi wszystko, żeby mu było jak najwygodniej. W ciepłym klimacie nie musisz się martwić o ubranie czy dom. Wystarczy jakiś daszek, żeby przetrwać porę deszczową. W chłodniejszych trzeba było wykombinować, jak tu przetrwać zimę, gdy kultura zbieracko-łowiecka się nie sprawdza, bo nie ma owoców i warzyw, a zwierzyna albo migruje, albo hibernuje i zostaje jej niewiele.